Dziękuję serdecznie organizatorom za zaproszenie, dziękuję Państwu za przybycie. Moje wystąpienie będzie przeglądem postaci ważnej dla narodowej demokracji. Można powiedzieć, że będzie to taki przegląd od Rady Narodowej do Narodowych Sił Zbrojnych. Jako że będę zmieniał slajdy, będę, proszę Państwa, stał. Zaczniemy od postaci niezwykle istotnej. Właśnie mamy przed naszymi oczami zdjęcie filozofa Wincentego Lutosławskiego, bliskiego przyjaciela Romana Dmowskiego. Poznał go w Krakowie, kiedy to właśnie prowadził profesor Lutosławski wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do jego i jego żony Sofii Casanowy, Hiszpanki, którą poznał w Madrycie, miłość od pierwszego wejrzenia. Ona wróciła z nim do kraju. Tam właśnie pewnego razu zawitał twórca, lider Endecji, stał się bardzo dobrym przyjacielem. W majątku rodziny Lutosławskich, konkretnie w rodzinie córki Wincentego Lutosławskiego, Roman Dmowski dożył swoich ostatnich dni. Oczywiście mowa o dworku Lutosławskich w Drozdowie. W 1917 roku ten jeden z pierwszych, można powiedzieć, na ziemi łomżyńskiej działaczy narodowej demokracji napisał do Romana Dmowskiego list, w którym mamy oto takie zdanie: pamiętaj, Romanie, że dałem narodowej demokracji moich braci. Jacy to byli, proszę Państwa, bracia? Marian Lutosławski to jest człowiek, którego możemy śmiało zaliczyć do bliskiego grona współpracowników Romana Dmowskiego. Był zarówno członkiem Ligi Narodowej, a więc takiego trzonu politycznego obozu narodowo-demokratycznego, zakonspirowanego, który notabene działał do 1928 roku, a więc także w warunkach niepodległej Polski Liga Narodowa istniała. Był także członkiem struktur Stronnictwa Demokratycznego, Demokratyczno-Narodowego Królestwa Polskiego, wybitnym społecznikiem, między innymi założycielem Polskiej Macierzy Szkolnej, a więc organizacji, bez której trudno mówić o historii niezależnego polskiego szkolnictwa i walki z rusyfikacją na terenie zaboru rosyjskiego. Był także działaczem, który przyczynił się razem ze swoim bratem Józefem, o którym za chwilę też powiem kilka słów, do odzyskania przez Polskę niepodległości, albowiem w roku 1917 pozyskał tajną informację o podpisaniu porozumienia pomiędzy konstytuującymi się wtedy władzami bolszewickimi z państwem niemieckim. Porozumienie, które śmiało możemy porównać do paktu Ribbentrop-Mołotow, z tym, że to porozumienie było ponad 20 lat wcześniejsze, przewidywało po prostu walkę z jakimikolwiek strukturami niepodległej Polski. Po prostu porozumiano się co do, że tak powiem, współpracy militarnej, by zniszczyć jakiekolwiek przejawy polskiej niezależnej armii czy polskiego rządu. Pierwszy punkt tego traktatu głosił: politykę polską prowadzi rząd niemiecki. Dzisiaj w historii nieco to porozumienie jest pomijane. Bardziej i częściej mówi się o pokoju brzeskim roku 1918, ale warto też o tym wspomnieć. Za wykradzenie tej informacji Marian Lutosławski oraz jego brat Józef, właśnie widzimy go na zdjęciu, zapłacili życiem, zostali rozstrzelani we wrześniu 1918 roku z rozkazu bolszewika polskiego pochodzenia kierującego czerezwyczajką Czeka, czyli Feliksa Dzierżyńskiego. Józef Lutosławski to także członek Ligi Narodowej, a więc mamy tutaj już trzech braci, którzy są na takiej pozycji wybitnych narodowych demokratów i działaczy obozu Romana Dmowskiego. Również społecznik o niezwykłych zasługach dla ziemi łomżyńskiej, założyciel wielu inicjatyw, m.in. Związku Katolickiego działającego w Drozdowie, obejmującego także ludność ówczesnej Łomży. Zajmował się w trakcie I wojny światowej przerzutem polskich żołnierzy na zachód, stworzył taką strukturę o nazwie Ligi Pogotowia Wojennego. To były takie pół zakonspirowane oddziały, które na dany rozkaz miały się, prawda, formować i tworzyć oddziały, bowiem warunki działania w ówczesnej Rosji, rozchwianej po rewolucji ludowej, a potem już w okresie rewolucji, po rewolucji bolszewickiej, no całkowicie, prawda, utrudnione wielkim terrorem, były niezwykle ciężkie. Również zginął
we wrześniu razem ze swoim bratem Marianem rozstrzelani zostali w lesie pod Moskwą. Z tej bolszewickiej gehenny uratował się czwarty z wybitnych braci lutosławskich z Drozdowa, ksiądz Kazimierz Lutosławski. On trzykrotnie uniknął śmierci, zdawał przeżyć się w roku 1918 do Polski. Postać wybitna, który właśnie ksiądz Kazimierz Lutosławski poznał Romana Dmowskiego jeszcze podczas studiów w Zurychu, studiował tam medycynę, zasłużony dla polskiego skautingu. Jeżeli chodzi o skauting, to przede wszystkim warto podkreślić jego wkład w rozwój doktryny moralnej ruchu harcerskiego. Autor wielu artykułów, broszur, między innymi bardzo ważnej pracy, której tytuł może posłużyć za jego taką syntetyczną definicję skautingu i wykładnię jego postrzegania ruchu skautowego. Mianowicie ten tytuł to Skauting jako system wychowania moralnego. Twórca krzyża harcerskiego, tego słynnego krzyża z napisem Czuwaj, który mamy właśnie w rogu na tym zdjęciu, zaangażowany w działalność polityczną Ligi Narodowej w okresie Wolnej Polski w Sejmie Ustawodawczym oraz w Sejmie pierwszej kadencji, był zaliczany do jednych z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce posłów. Znakomity erudyta doprowadzał do czerwoności lewicę w wczesnym Sejmie, szczególnie socjalistów. Bardzo nie lubił go poseł Ignacy Daszyński, który, jak możemy wyczytać w zachowanych stenogramach sejmowych, niezbyt ładnie wypowiadał się o księdzu Kazimierzu. Jeżeli myślą Państwo, że ksiądz Lutosławski, gdy mówimy o tym, że był erudytą, to posługiwał się jakimś takim językiem ostrym, to nic bardziej mylnego. Był niesamowicie kulturalny, atakował w punkt, nawet można powiedzieć, jego przeciwnicy go się bali, bo zawsze wykazywał wielką kulturę osobistą. Był zaangażowany także w tworzenie zrębów ideowych organizacji młodzieżowych związanych z obozem narodowym w II RP. Mianowicie w 1922 roku zaangażował się w dyskusję nad założeniami ideowymi Młodzieży Wszechpolskiej. Wówczas projektowany statut Wszechpolaków obejmował zapisy, które jego zdaniem były bardzo wątpliwe. Mianowicie członkowie założyciele Młodzieży Wszechpolskiej w swoim statucie napisali, że wartością nadrzędną dla nich jest naród. Jeżeli chodzi o stosunek między narodem a Kościołem, to naród stoi wyżej od Kościoła. Odpowiedzią ze strony księdza Kazimierza była prelekcja wygłoszona we Lwowie pod tytułem Moralne granice nacjonalizmu, gdzie podkreślił z całą mocą, że naród jest rzeczywistością ogromnie ważną, ale pod względem etycznym podlega Bogu. Tak więc Bóg to jest wartość naczelna, nadrzędna. Nie można doprowadzać do czegoś, co określane jest nacjolatrią, czyli wywyższaniem, upuszczaniem narodu. To, można powiedzieć, ma korzenie pogańskie. Jest przejawem takiego pogaństwa. Nie można doprowadzać do jakiejś idolatrii, a więc wywyższania wodza ponad rzeczywistość metafizyczną, czyli Boga. Ani też nie można doprowadzić do statolatrii, czyli wywyższania państwa ponad Boga, czyli ponad tę wartość najwyższą. Ostateczne rozchwianie pewnych wątpliwości Wszechpolaków to była broszura Dmowskiego Kościół, Naród i Państwo, gdzie padają ważne słowa. Myślę, że warto je przytoczyć dzisiaj podczas pomrzyńskich dni społecznych w rocznicę chrztu Polski, mianowicie słowa, że katolicyzm nie jest tylko dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. Ksiądz Kazimierz Lutosławski miał udział właśnie w tym, że polski nacjonalizm nie miał ciągu od takich, jakie pojawiły się w ówczesnej Europie, w Polsce, takie grupki, które stawiały państwo czy naród wyżej od rzeczywistości metafizycznej, etyki chrześcijańskiej, były marginesem marginesu. Za to możemy mówić o nacjonalizmie chrześcijańskim, jak to pięknie sformułował wybitny historyk idei profesor Bogumił Grot. Doktor Jan Harusewicz, łomżyniak, działacz Ligi Narodowej, był przewodniczącym struktur Ligi Narodowej na okręg łomżyński, z guberni łomżyńskiej, był wybierany do
czterech dum państwowych, czyli rosyjskich parlamentów w latach 1912-17. Był przewodniczącym Koła Polskiego w rosyjskiej dumie w okresie wolnej Polski, uważany za jednego z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów. Był wiceprezesem Związku Ludowo-Narodowego, czyli tej partii endeckiej, emanacji politycznej Narodowej Demokracji. To on, proszę Państwa, wprowadzał Romana Dmowskiego do struktur Związku Młodzieży Polskiej Z oraz do Ligi Narodowej. Właśnie nasz Łomżyniak. Doktor Jan Zawuska urodził się w Godlewie w powiecie ostrowskim, kończył łomżyńskie gimnazjum, zawsze był związany z naszym miastem. Tutaj mamy, co prawda, kiepskiej jakości, ale tylko takie zachowało się zdjęcie w mundurze wojskowym. Był lekarzem przy polskich formacjach zbrojnych działających w Rosji. W 1916 roku spotkał się w okopach pod Baranowiczami z księdzem Kazimierzem Lutosławskim, który na Wielkanoc właśnie udał się do żołnierzy i tam wśród sprzętu wojskowego w okopach odprawił Triduum Paschalne, za to Wolna Polska obdarzyła go, uhonorowała Krzyżem Walecznych. Doktor Zawuska to, proszę Państwa, wybitny działacz endecji. Był prezesem Związku Ludowo-Narodowego, parlamentarzystą wysokiej klasy, ważnym politykiem II Rzeczypospolitej. Postać, o której można powiedzieć w zasadzie jedno zdanie, chyba Łomżyniaku nie trzeba Bogdana Winiarskiego przedstawiać. Kilka słów mimo wszystko o nim powiem. Wybitny znawca prawa, wykładowca licznych uczelni polskich i zagranicznych. Znakomity, można powiedzieć, publicysta, który specjalizował się w komentowaniu stosunków międzynarodowych. Fakt może mało znany, ale na łamach pism narodowych dwudziestolecia międzywojennego dziwo spotykamy liczne artykuły Winiarskiego, pisane z dużym wyczuciem i znakomitym oglądem sytuacji międzynarodowych i takich spraw, byśmy powiedzieli, geopolitycznych. Działacz Stronnictwa Narodowego, również poseł na Sejm. Biskup Stanisław Kostka-Łukomski w 1900 roku wstąpił do Ligi Narodowej, świetnie realizował związany z ideologią narodowej demokracji taki, można powiedzieć, typ kapłana obywatela, ponieważ nie tylko biskup Łukomski był tutaj z terenów, można powiedzieć, Polski północno-wschodniej obecnej, dawnego województwa białostockiego, działaczem endecji i jednocześnie osobą duchowną. Możemy to odnieść także do całości ziem polskich. Wielu duchownych zasilało się szeregi narodowej demokracji, bądź było sympatykami tego obozu. To też właśnie takie określenie kapłan obywatel jak najbardziej pasuje do głoszonych przez endecję poglądów. Kapłani szczególnie cieszyli się wielką atencją przez Dmowskiego, bo byli utożsamiani z takim niesieniem, można powiedzieć, obywatelskości, postaw proobywatelskich wśród warstw niższych, szczególnie chłopstwa. Biskup Łukomski, świadek ostatnich dni Romana Dmowskiego, to on odprawiał mszę w łomżyńskiej katedrze nad trumną Dmowskiego, którą przykrywał sztandar Stronnictwa Narodowego powiatu łomżyńskiego. Adam Chętnik, jego serce też by biło po prawej stronie, był narodowym demokratą z przekonania, posłem na Sejm pierwszej kadencji w latach 1922-27, wielkim obrońcą polskości Mazur, orędownikiem plebiscytu, który niestety był przeprowadzony w fatalnym czasie, a więc w lipcu 1920 roku. Niezmordowany badacz kultury ludowej, postać na terenie naszym, można powiedzieć, legendarna. To społecznikostwo także wiązał z pewnymi elementami idei endeckiej. Myślę, że czytając jego niektóre artykuły, możemy śmiało do takiego wniosku dojść. Urodzony oczywiście w Nowogrodzie, wybitny przedstawiciel endecji. Witold Teofil Sztaniskis, proszę Państwa, nie rodził się na ziemi łomżyńskiej. W
był bardziej związany z Warszawą, robił się w Mariampolu, ale został posłem na Sejm z okręgu numer 7, czyli okręgu łomżyńskiego. Był związany ze strukturami Stronnictwa Narodowego Ziemi Łomżyńskiej. Jeżeli prześledzimy prasę lokalną łomżyńską z okresu dwudziestolecia międzywojennego i tam natkniemy się na wzmianki o jakichś wiecach, spotkaniach, działaniach Stronnictwa Narodowego, potem obozu Wielkiej Polski, to nazwisko Sztanickich często się pojawia. On rzeczywiście był bardzo zaangażowany w życie polityczne regionu, Łomżę kochał, a nazwisko znamy i współcześnie, to jest dziadek wybitnej polskiej socjolog, komentatorki życia politycznego Jadwigi Sztanickich. Łomżyniak, pseudonim Brodzic, major, podpułkownik, Stanisław Rzechowski, polecam jego książki, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej o tym, jakie było podejście Narodowych Sił Zbrojnych do sytuacji ówczesnej Polski, do sytuacji politycznej, do planów na niepodległość, do podejścia względem dwóch naszych okupantów, to jego książki znakomicie się nadają do lektury. Przedwojenna szkoła oficerska podchorążych w Ostrowie Mazowieckiej. Był on szefem sztabu Narodowych Sił Zbrojnych. Niezwykła postać. Wybitny potem działacz emigracji, bo po 1945 roku do kraju nie wrócił. Działał w Anglii, potem w Australii. I na koniec, proszę Państwa, sztandar Stronnictwa Narodowego powiatu łomżyńskiego, ten, który okrywał trumnę Romana Dmowskiego, Bóg i Polska, wymowne słowa. Ważne, co wypisuje się na sztandarach, bo to jest moralne zobowiązanie. Myślę, że te postacie, które Państwu tak bardzo pokrótce zaprezentowałem, były wierne właśnie tym dwóm słowom. Gdybym, puentując to krótkie wystąpienie, miał odpowiedzieć na pytanie, kim byli ci, których właśnie przedstawiłem, jacy byli pod względem politycznym, czy też słowo większej wagi duchowym, to powiedziałbym, że byli po prostu, powiedziałbym bardzo krótko, byli po prostu narodowo-katolicy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi Szymańskim. Tylko dodam od siebie, że też jest taka informacja, że Hanka Bińska przed wojną też była młodzieżą, że polskiej działała, także była jedną z takich działaczy w Warszawie, także ciekawostka, o czym się nigdy nie mówi, nie wie się. Ale też ja bym bardzo chciał podziękować naszym prelegentom. Przede wszystkim od początku jeszcze raz wymienię pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Sychowicza. Doktora Barbara Prędzie, dziękuję bardzo. Panu Piotru Kuczyńskiemu. Pan Michał Ostapiuk. I pan Tomasz Szymański. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu konferencja, że przy kolejnych okazjach, rocznicach będziemy mieli okazję się spotykać, może w podobnym gronie, może w zbliżonym. Ze swojej strony też dziękuję bardzo wszystkim osobom, które tutaj przybyły, poświęciły swój czas. Przede wszystkim w imieniu organizatora, czyli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego. No i pana jeszcze raz podziękować prelegentom. Bardzo dziękujemy.